Moi kochani, drogie, ukochane kobiety, ukochani faceci, mam do was pytanie, jak byście nazwali takiego osobnika, dajmy na to facet, któremu tłumaczę dziesiątki razy, że kobieta to nie jest wyrocznia mówiąca prawdę. To nie jest jakaś tam bogini step, która mówi prawdę. Kobieta nie jest po to, żeby tą prawdę mówiła. I kobieta, jak mówi do faceta, to bardzo rzadko lub dokładniej mówiąc nigdy nie mówi facetowi prawdy. Mówi różne rzeczy, które są do prawdy podobne, ale wcale nie są identyczne. I takiemu facetowi tłumaczę wiele razy, że jak kobieta coś do ciebie mówi, to to wcale tak nie jest. I taki facet potrafi podejść do swojej ukochanej dziewczyny i zapytać: kochanie, jak się czujesz? A ona odpowie: dobrze. I wiecie co? I taki facet jest zadowolony, bo ona się czuje dobrze. Proszę bardzo, kochani, nagroda. Stawiam butelkę szampana temu, kto znajdzie właściwe określenie na inteligencję takiego człowieka, ale to nie ma być słowo debil.